No hej, witamy Was ponownie na ziemi wielkopolskiej. Choć te tereny ciągle ulegają modernizacji i rewitalizacji, to nadal udaje się nam znaleźć kolejne perełki do naszej kolekcji miejsc nieoczywistych. Zapraszamy na film. W drugiej połowie XIX wieku majątek w Koszkwach stał się własnością spolonizowanej morawskiej rodziny Szenniców. W 1856 roku nabył go Fryderyk Józef Szennic, żonaty z Nepomuceną z Grocholskich. W 1872 roku po Nepomucenie i Józefie Koszkwy dostał ich najstarszy syn Józef Junior. Miał on już za sobą udział w powstaniu styczniowym. Jakkolwiek Józef Szennic był odważnym człowiekiem, to jednak gospodarzem był marnym i tak poważnie zadłużył Koszkwy, że zobowiązania zaczęły przerastać wartość majątku. W tej pięknej, owalnej sali Szennicowie wydawali jedne z najwspanialszych bankietów, a także wystawnych przyjęć w okolicy. Niegdyś na ścianach znajdowały się tu lustra. Na dziś dzień ocalały tylko niewielkie ich fragmenty. W 1898 roku zadłużony majątek trafił w ręce syna Józefa, Artura Szennica. Ten od początku zdawał sobie sprawę, że utrzymanie obciążonej ojcowizny łatwe nie będzie, bo po takie majątki wyciągała chciwe ręce niemiecka komisja kolonizacyjna. Jednak dzięki sile charakteru, pracowitości, fachowej wiedzy i oszczędnemu trybowi życia Arturowi udało się wyprowadzić Koszkwy na prostą. Artur dla rozrastającej się rodziny w 1911 roku w Koszkwach postawił nowy, wygodny dwór wzniesiony w stylu polskim. Artur gospodarował na majątku nowocześnie. Postawił nowe budynki gospodarcze oraz kolonie domów dla pracowników folwarcznych. Właściciel posiadał we dworze telefon, a przy stajniach i wozowni znalazło się także miejsce dla belgijskiej Minerwy,
samochodu zakupionego w latach 30. Artur Szenic miał zacięcie społecznikowskie. Dzielał się w kółku rolniczym, był delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został wybrany na starostę Pleszewa. Podczas wojny Niemcy wysiedlili prawowitych właścicieli, a majątek przekazali niemieckiemu arystokracie Ernestowi Krug von Nida. W jego rękach wieś pozostała do 1945 roku. Po wojnie majątek upaństwowiono, a dworek na przestrzeni lat pełnił różne funkcje. Ostatnio był lokalem gastronomicznym. Cmentarz żydowski w Koźminie jest jedną z najlepiej zachowanych nekropolii wyznania mojżeszowego na terenie Wielkopolski. Znajduje się tu ponad 200 macew w bardzo dobrym stanie z początku XIX i późniejszych. W okresie II wojny światowej Niemcy zamierzali zlikwidować cmentarz. Najpierw ograbili nagrobki z wszelkich metalowych ozdób, to jest tablic, medalionów, łańcuchów i lamp. Członkowie organizacji Hitlerjugend przewrócili wiele macew. Po pewnym czasie z nieznanych powodów zaniechano dzieła zniszczenia. Według ustnych przekazów władze hitlerowskie w Koźminie uznały, iż nagrobki są tak piękne i wykonane z drogich kamieni, że należy je zachować, bowiem mogą się przydać po wojnie. W XVII wieku Żydzi stanowili już 6,5% ludności miasta. Dogodne warunki sprawiały, że gmina rozrastała się w szybkim tempie. W latach 90. XVIII wieku już pod laborem pruskim Żydzi stanowili niecałe 20% ludności. Najwyższa liczba żydowskich mieszkańców, bo 722 osoby, przypada na połowę XIX wieku.
Żydzi zajmowali się handlem, finansami, pośrednictwem. Stopniowo angażowali się również w sprawy miejskie. Od 1838 roku mieli prawa wyborcze, a pierwszy Żyd w osobie Mojżesza Czaplińskiego wchodził w skład Rady Miasta. I to by było na tyle. Do poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć.